Witajcie kochani. Dzisiaj jeszcze chciałem Wam podać taki przepis na sałatkę, która jest bardzo zdrowa. Wyrzuca wszystkie metale ciężkie z organizmu, wyrzuca wszystkie toksyny z organizmu. Taka sałatka, którą Wam teraz opiszę, jest bardzo zdrowa. Pomaga również na nerki. Dla osób, które mają chore nerki, dla mojej znajomej z Anglii, która ma problemy z nerkami, to właśnie robię ten filmik. Otóż potarty seler. Do tego selera dodajemy potartą marchew. Może być burak surowy lub ugotowany potarty również. Może być do tego dodany jeden lub dwa pudełka jogurtu. Sól, pieprz do smaku, wymieszać składniki. Czy ktoś lubi dodać trochę oleju z oliwek, może go dodać według swojego pragnienia, według swojej koncepcji. I po prostu te składniki po prostu wymieszać. I to jest bardzo taka sałatka właśnie z korzeni. Mamy korzeń selera, mamy korzeń buraka, mamy korzeń marchewki. Kto chce, może również weczyć w to jabłko, zwykłe jabłko. Jedno jabłko wystarczy. Tak, żeby był do smaku, żeby to nie było takie suche, żeby to po prostu miało też jakąś soczystość. Także to jabłko spowoduje, że ta sałatka będzie taka soczysta. Ta sałatka pomaga bardzo na problemy z nerkami. Pomaga na jelita, na wyrzucenie ciężkich metali z organizmu. Także bardzo, drodzy kochani, polecam Wam tego rodzaju sałatkę, ponieważ ona spowoduje lepsze Wasze samopoczucie, a wiadomo, że jelita są bardzo ważne w naszym organizmie, że to jest jakby nasz drugi mózg. I jeżeli ktoś ma jelita zawalone glutenem, no to po prostu nie będzie się czuł dobrze. Dlatego właśnie trzeba utrzymywać jelita w czystości, by czuć się dobrze na co dzień. Zdrowy umysł, zdrowe jelita, zdrowe ciało. To po prostu jest takie jakby taka mowa, takie przysłowie się mówi: zdrowa głowa, zdrowe jelita, zdrowe ciało. Jeżeli jelita nie są zdrowe, są nawalone odpowiednimi substancjami kałowymi, no to wówczas nie czujemy się zbyt dobrze, mamy wzdęcia, mamy gazy itd., itd. To jeszcze raz Was, drodzy kochani, zachęcam do zrobienia właśnie sałatki ze selera. Czy to może być seler naciowy, czy to może być zwykły korzeń selera. Ja osobiście robię z korzenia, ponieważ w tym korzeniu selera drzemie olbrzymia prana, energia. I dzięki właśnie tej energii dana osoba po prostu jest zdrowa. Ja dodam, że tak naprawdę wszystko zależy od energii i dlatego polecam jedzenie świeżych sałatek. Świeża sałatka jest najlepszym produktem, jaki możecie po prostu spożyć. Ponieważ inne produkty, które są zapakowane w plastik, które są już od wielu tygodni w supermarkecie w plastiku, czy to pomidory, czy jakiekolwiek inne warzywa, no niestety nie będą miały tej energii, tej prany. Oprócz tego mogą te pomidory, czy inne warzywa być transgeniczne. Także miejcie to, drodzy kochani, na uwadze, ponieważ również niektóre warzywa typu truskawki, pomidory już są w tej chwili transgeniczne i mogą Wam, drodzy kochani, zaszkodzić. To było na tyle. Jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube'em. Tam jest nasz sklep internetowy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.